Cześć wszystkim. Znowu PON 7, nasza ciąg Arkanum. Dobra, już niedużo zostało nam tej lokacji. Musimy trochę krok w tył zrobić i zejdziemy niżej. Dobra. Chciałbym coś tak powiedzieć, że ta lokacja została zbudowana jako typowe takie lochy dla gry fabularnej. Nie powiedziałbym, żeby jakiekolwiek krasnoludy mogły tutaj mieszkać. Chociaż na razie jesteśmy może na takim bardziej poziomie kopalni. Niedługo wejdziemy też na taki poziom, nazwijmy to, w którym żyli. Dobra, tutaj zatrzymajmy, bo tutaj chyba był jakiś specjalny przeciwnik, z tego co pamiętam. Dobra, reakcja Virgil. Duch. Nie jest duch, tylko wilk patriarcha. Dobra. Z pozostałymi nie powinniśmy mieć problemu. Dobra. Virgil ogarnął nam leczenie. Sok. Jak jesteś taki ranny? Nie wiem. Jest jeszcze parę wilków. Na poziomie 20. Zobaczmy. Są dosyć szybkie. I chyba odporne nawet. Dobra. Tak lepiej. Wynocham. Wynocha mi spod nosa. Okej. Tego nie przewidziałem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Trzydzieści punktów obrażeń za jeden cios. Zdecydowanie potrzebujemy z tym jakiejś pomocy. Dobra, przynajmniej jedno pudło. O nie. Dobra. Nie możemy tutaj czekać. Dobra, jestem 100% pewien, że tutaj przeciwnicy w tej grze są jakoś poprawieni, bym to nazwał, w tej edycji Multiverse. Dobra, spróbujmy to jeszcze raz. A za daleko nadal. Dobra. Żeby było jakby ściany mi nie zasłaniały przeciwników. Dobra.
Tak lepiej. O nie, to się dla ciebie dobrze nie skończy. Może się dla mnie też dobrze nie skończyć. Dobra, zobaczę, ile będę w stanie im uciec. Ładnie. Ekstra. Wybraj sobie najlepszy możliwy cel. Dobra. Fiu. Nie skłamię, jeżeli powiem, że nie chciałbym tego powtarzać. Ciekawe, jakie jeszcze niespodzianki nas tutaj czekają. Okej, nie wypał. Tak myślę. Nie wiem w sumie, co się wydarzyło. Dobra. No ciekawe. Zaraz się temu przyjrzymy. Dobra, póki co... momencik. Dobra, moi towarzysze się nimi zajmą. Właśnie Virgil, czy ty masz już średnie przeciążenie? Nie, nadal jest, masz lekkie. Ciekawi mnie, dlaczego zazwyczaj w walce... niezbyt pośpiesznie spacerujesz zamiast biegać. Dobra, idźcie tam. Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, niezła rozruba. Chyba się poblokowali moi towarzysze. Dobra. Przyjemne łupienie zwłok. Coś się tu jeszcze morduje nawzajem. Zaraz to zbadamy. Co my tutaj mamy? Szafkę i kufer. I nic więcej, dobra. A Virgila można liczyć, jeżeli chodzi o leczenie. Tylko tyle?
Byłoby się chociaż jedno miejsce, w którym moglibyśmy troszkę odpocząć. Jeżdżilowi przydałyby się z powrotem wytrzymałość. No ale dobra. Moment, tutaj chyba nie weszliśmy. Nic wielkiego. Dobra, coś tutaj zabiło tych łupieżców. Za chwilę to zobaczymy. Tutaj jest jeden. Dobra. Awansowałem w międzyczasie. Dobra, później się tym zajmiemy. Auć. Dobra, czy... Ty nie powinieneś być martwy? Tak lepiej. Dobra, kolejny zwój i chyba to samo. Dobra, nieważne. Trzymaj to, Jeffrey. Przejdźcie się tutaj za mnie. Znajdźcie pułapki. Dobra. Lepiej, żebyście to byli wy niż ja. Ładne zapasy. Dobra, trochę się otrułem. A dobra, dla mnie to nie problem. Dobra, myślę, że możemy użyć część tych zapasów. Żeby odciążyć trochę Virgila. Virgil, masz też trochę wytrzymałości. Śmieszny dźwięk. Dobra, to tyle. Dzięki, Virgil. Co tu jeszcze mamy? Na razie nic więcej. Tam jest kolejny. Jasne. Jill chyba priorytetyzuje najpierw przetrwanie własne. A więcej zwojów. Aż nie chce mi się tego wszystkiego zbierać, bo... Aby to czasu zajęło. Teraz by się bardzo przydał moment, w którym moglibyśmy chociaż trochę odpocząć. By Virgil mógł regenerować sobie wytrzymałość, to dużo by przyspieszyło wszystko. Dobra, przejdźcie się tutaj. Ups, tego nie chciałem. Dobra. No, musimy trochę poczekać, żeby się zregenerować. Dajcie mi trochę czasu. Dobra. Virgil zdążył się z grubsza. Z grubsza odpocząć. Dobra. To, że tutaj jest z grubsza czysto. Dokładnie to samo co wszędzie. Zwoje, jeżeli nie będę w stanie ich użyć, to przynajmniej je posprzedaję później.
Dobra. Nic więcej. Dobra, pytanie, czy... jesteśmy w stanie to w ogóle na siebie rzucić? No, jesteśmy, okej. Ciekawe. Ciekawe, co to oznacza, że mamy zero mocy w tym. Trochę mamy różnych... ziół. Ale to chyba nam nie pomoże za bardzo w niczym. Dobra, fajnie, że to mamy... to zaklęcie zadziałało. Troszkę może nam pomóc. Obniżyć śmiertelność naszej drużyny. Co ty się... Okej. Z jakiegoś powodu moja postać postanowiła przejść przez ścianę. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy? Parę innych beczek. Dobra, wykrywanie pułapek się skończyło. To chyba oznaczało, że mamy... Dobra, użyjmy kolejnego zwoju. Za chwilę. Dobra. Kolejny zwój. Nic więcej. Więcej złota. Dobra, co my tu dalej mamy? Czekam, aż ta trucizna zejdzie. Wtedy się podleczę i możemy lecieć dalej. Skankuje mnie to, że mimo iż mamy prawie zerową moc, to nadal jesteśmy w stanie rzucić to zaklęcie i nadal to działa przez jakiś czas. Dobra. Zwiedzajmy jeszcze tutaj. Szczęście, pułapki, które my wykryjemy, towarzysze również omijają je. Dobra. Tutaj są jakieś... przydatne rzeczy, za chwilę na nie spojrzę. Przejdźmy się jeszcze tędy. Dopóki mamy wykrywanie pułapek. Serio, ktoś się tutaj naprawdę napracował. Wygląda na to, że tutaj już nic więcej nie mamy. Jest jeszcze jedna skrzynia. Dobra. Tak, podleczmy się. Zorganizujmy trochę miejsca w ekwipunku. Już nie mogę się doczekać, aż będę mógł to wszystko sprzedać. Młot dobrej jakości.
A to jest Mental Inhibitor. Dobra. Co do tego natomiast to dobry ogrze. Czy chcesz spojrzeć na ten młot? Chcesz, ale go nie potrzebujesz, ok? Leczmy się jeszcze. Na takie wypadki. Dobra. I tak. Ogrze, czy jesteś zainteresowany tym hełmem? Nie, twój hełm jest lepszy. Ale co powiesz, gdybyś... Czekaj, DR7... Co byś powiedział na to, żeby dać ten hełm komuś? Nie, na przykład Virgilowi. Albo Jeffreyowi. Dobra. Co do tego mu topora natomiast. Musimy się pobawić trochę w Tetris, żeby znaleźć na niego miejsce. To wyrzucimy. Stwierdziłem, że jednak nie będzie nam potrzebne. Dobra, nawet to nie jest lepsze od tego miecza, którym teraz władasz, ok? A to przynajmniej może się przyda nam komuś innemu. Dobra, jeszcze się podleczę. No i dobra, to chyba jeżeli... Dzięki, Virgil. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten poziom. Bo raczej nic więcej tutaj ciekawego nie znajdziemy. Im dłużej tu będziemy łazić, tym więcej pułapek tylko pozgarniamy. Więc wyjdźmy stąd po prostu. Dobra. Jeszcze jeden na zdrowie i... Dobra, to co nas najbardziej interesuje jest tutaj. Na poziomie, nie wiem... drugim? Nie jestem pewien. Stary pistolet nie będzie nam do niczego potrzebny. Ta... Mniejsza o to. Użyjmy po prostu kolejnego zwoju. Co my tam mamy? Nic więcej. Dobra, więcej tych. O, dużo ich tu jest. Dobra. Spróbujemy ich obrzucać koktajlami Mołotowa, zobaczymy jak to zadziała. Ten szczur będzie też dobrym, ważnym wyzwaniem. Dobra, niestety nasi towarzysze nie zrozumieli za bardzo, co tu jest naprawdę. Przeciwnikiem. Dobra, skupmy się na tym szczurze. Dobra, ich ruchy trochę zajmą. Dobra. Ale w następnej turze, mam nadzieję, nasza drużyna jak się ruszy, to... Dobra, teraz tak, po pierwsze ty spadaj. Ekstra, teraz musimy się podleczyć. I... Próbujmy tego szamana uszczelić. Szczęście większość z nich nie zadaje zbyt dużych obrażeń.
Jeffrey, mógłbyś użyć swojej magii z łaski swojej. To by się przydało. Dobra. No i dobra. Elegancko. Póki mamy jeszcze trochę tego zwoju, pochodźmy tutaj. O, coś aktywowało jakąś pułapkę. Dobra, kolejny szczur. Dobra. Dziękuję. I co tu mamy? Nic z tego chyba raczej nie potrzebuję, chociaż z tego możemy za darmo sobie zrobić kolejny pierścień. Nie wiem, na przykład dać to Virgilowi. Plus 2. Daje ci to rzeczywiście plus 2? 13. Chyba nie. Chyba raczej daję mu tylko plus 1 z powodu jego uzdolnienia magicznego. Dobra. Auć. Użyjmy kolejnego zwoju. Nic to nas nie kosztuje. Dobra. Zdecydowanie cieszę się, że mam zapas tych. To padł. Jeffrey. Sorry, to nie jest... Nie jest to... Nie jest to coś, co zaakceptuję. Dobra. Dobra, ty dostaniesz ten pierścień, plus 1 do zręczności, to zawsze coś. Dobra. Dajcie mi znowu trochę czasu. Virgil musi trochę odpocząć na leczenie i... Za chwilę wracam. Dobra, jesteśmy mniej więcej w formie do walki. Przy okazji obrabiłem te wszystkie zwłoki, które były tutaj, ale nas najbardziej interesuje... ta para gagatków. Dobrze by było, gdyby oni podeszli do nas. I to oni poaktywowali wszelkie pułapki, które mogą się tutaj znajdować po drodze. Ładnie. Dobra. Ja się ładnie tutaj wycofam. Okej. Nie o to mi chodziło. Chciałem się ładnie wycofać i potem oddać strzał. Ale moja postać miała co innego na myśli. Dobra. Jeden zdjęty bez problemu. Dobra. Tak powinno być bezpieczniej. Dobra, braci ich kompanii. Ładnie. Dobra, oszczelajmy go po prostu. Szczelać.
No ładnie. Ekstra. Dobra. Quick save. Tą grę póki co przechodzę chyba metodą prób i błędów. Dobra. To wezmę, może się przydać. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Tam mamy kolejne szczury. Zapraszam. Au. Są cholernie szybkie. Dobra. Nie będę ryzykował zbytnio. I chyba dam dyla. Ile jestem w stanie. Dobra. Tak lepiej. Dobra, dużo rzeczy. Czy tutaj mamy jakieś pułapki? Nie mamy nic ciekawego tutaj. Dobra, co my tutaj mamy? Skrzynię zamkniętą. Możemy później użyć naszego uniwersalnego... uniwersalnego wytrycha. Właśnie, czy to zadziała w ogóle na skrzynię? Zadziała. Dobra. Czy mogę, ja mogę zaatakować? Chyba nie. Jakoś powodu, jak ja próbuję atakować, to nie działa. Dobra. Dobra. Jeffrey, cokolwiek tam było, to rozumiem, że zgarnąłeś, tak? Albo ty, albo Virgil. W takim razie nie wiem, co tam było. Dobra, później to rozwikłamy. Dobra, zastanawiam się, czy chcę ich ciągnąć przez ten tunel. Ten tunel jest wypełniony pułapkami. A jakbym nie szedł, to zawsze się trafi sytuacja, że oni się na jakąś napatoczą. Dobra. Weźmy te zwoje. No i dobra. Powiedzmy, że każe im tutaj poczekać. Dobra. Teraz samotna podróż. Przygotowałem specjalnie tutaj spektrometr. Specjalnie do tego korytarza. Ale zakładałem, że nie będą działały zwoje, które tutaj znaleźliśmy, a z jakiegoś powodu nadal działają, mimo już nie powinny. Ale dobra. Wolę poużywać te zwoje, bo na dużo dłużej mogą mi się nie przydać poza próbą sprzedaży ich. No i dobra. Jesteśmy już prawie blisko celu. Ciekawe, czy starczy mi jeden zwój. Dobra, prawie już jesteśmy. Auć. Dobra. Trucizna, okej. Okay. Za jedną sztukę złota. No nie było warto. Dobra, nie będę marnował zwoju. Wezmę mój spektrometr.
Proszę odłożyć to i wziąć spektrometr. Dziękuję. Dobra, odłożę go, żeby nie marnował baterii. No i dobra, jedyny krasnolud, który znaleźliśmy tu na miejscu. Czemu przybyłeś, nie pójdę, bla bla bla. Pluję na osąd klanu Koła i ich elfickie pionki. Chcę tu znaleźć tylko klan Czarnej Góry. Zostaliśmy zdradzeni. To był Stenar i jego chłopiec. Stenar i Bates. Wszyscy zapłaciliśmy... Burnem? Jak to się mówi? Dobra, wszyscy zapłaciliśmy za to wstydem. Kim jesteś? Gudmund, zaklinacz, Orbender. Dobra, gdzie jest twój klan? Przepadli w rozpaczy. Nie rozumiem, o czym mówisz. Nie rozumiem, co chcesz mi powiedzieć. Spójrz na pilar prawdy, znajdziesz odpowiedzi. Więc przez 70 lat tylko układałeś pułapki i czekałeś? Moje pułapki mają utrzymać mnie w bezpieczeństwie. Nasz dom musi być chroniony do końca dni. Dobra, możemy go niby zabić, ale nie jestem pewien, czy byłby w stanie samemu go ubić. Dobra, za dużo się od ciebie nie dowiemy. Zostali wygnani na Wyspę Rozpaczy. Wykonałem ten głaz Logaira i jego klan. Więcej. Krzyczę za moich braci, żeby walczyli za niesłuszny osąd klanu, wszystkich klanów, i krzyczę za ich wszystkich. Kto jest Logerem? Loger to przywódca klanu Koła. Zesłał klan Czarnej Góry na wygnanie. Teraz starają się kontrolować mój umysł. Czuję ich tam. Dlaczego twoi ziomkowie mieliby dopuścić elfów, żeby mieli coś do powiedzenia w tej kwestii? Elfy lękały się potęgi krasnoludzkiej technologii przez wieki. Czekały tylko na szansę, żeby napuścić krasnoludy na siebie w obliczu wojny. O jakich elfach mówisz? Elfy to elfy i są elfami. Wszystkie elfy są takie same. Dobra, czy mogę coś jeszcze o ciebie zapytać? Co możesz mi powiedzieć o klanie Koła? Klan Koła to klan wszystkich klanów. Ich ostateczny osąd. Wszystkich krasnoludów. Tak jakby byli pierwsi. Dobra. Co tutaj mamy? Trochę więcej rzeczy. Coś więcej? Chyba nie. Zdawało mi się, że tutaj coś jeszcze miało być cennego. No dobra. Co powie o tym nasz dziennik? Mamy poszukać klanu Czarnej Góry na Wyspie Rozpaczy. Dobra. Uruchomimy wykrywanie pułapek i
Dla tych, którzy nie zrozumieli, mogę wytłumaczyć mniej więcej, o co chodzi. Otóż tyle się dowiedzieliśmy, że klanu tu nie ma, ponieważ został wygnany. Klan Czarnej Góry został wygnany przez elfy oraz przez klan Koła na Wyspę Rozpaczy. Nie wiem, na ile dobrze to było wyjaśnione. Na pewno wspomniał o tym ten krasnolud, oszalały. Że przyczyną było to, że krasnoludy dopuściły, żeby ich technologia wyciekła do ludzi. Ponieważ ludzie nie potrafią się dobrze obsługiwać krasnoludzką technologią i ją wykorzystują pochopnie. I krasnoludy dopuściły Batesa, żeby wziął maszyny parowe i je rozpowszechnił w całym królestwie ludzi. I przez to klan Czarnej Góry został osądzony i wygnany na Wyspę Rozpaczy. Nadal to nam nie odpowiada na dużo naszych pytań, między innymi skąd się wziął ten krasnolud? Tak, Stenar, ten gnom. Dobra, weźmy przepływomierz. Ten gnom, który dał nam pierścień, on nie był gnomem, to był krasnolud, to był Stenar. Było o nim przez chwilę wspomniane. Nie wiemy, jak on się znalazł na sterowcu i co miał na myśli, mówiąc, żebyśmy znaleźli Batesa. Kim jest niby ten niby zły cały, przed którym mamy powstrzymać świat. Więc tak, tutaj nie ma tego klanu. Jedyny krasnolud, który znaleźliśmy, nie był w stanie nam udzielić więcej odpowiedzi. Wiemy jedynie, że odpowiedzi musimy szukać na Wyspie Rozpaczy, gdzie powinien znajdować się reszta klanu. Może wtedy się dowiemy, skąd się Stenar znalazł na tym sterowcu i co miał nam do powiedzenia. Dobra, to by było na tyle. Skoro już tu jesteśmy, przy okazji, czy jesteśmy w stanie użyć tego zwoju, żeby wyjść? Aby nam trochę przyspieszyło drogę. Okej. Nasz technolog pluje na magię i wszystko, co jest z nią związane, ale to było bardzo przydatne. Dobra. Następny przystanek. Wyspa Rozpaczy. Będziemy musieli się udać tam statkiem. A to oznacza zapewne Ashbury. To jest coś, co powinien nam powiedzieć Bates, ale Bates nie będzie zbyt skory z nami do rozmowy. Chyba się sami musimy tego domyślić. Zobaczymy. Musimy poszukać drogi na Wyspę Rozpaczy na własną rękę. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!